Od kilku lat prawo jest najpopularniejszym kierunkiem studiów wybieranym przez maturzystów. Wiele osób decyduje się na podjęcie tych studiów ze względu na korzyści finansowe, zapominając o tym, że w trakcie studiów można prowadzić przede wszystkim pracę naukową. Jaki pan ma do tego stosunek, panie profesorze? Przede wszystkim namawiałbym, żeby wybierać kierunek studiów interesujących, dlatego że cokolwiek w życiu się robi, czy w pracy, czy na studiach, to trzeba to choć trochę lubić. Więc jeżeli jedyną motywacją miały być dobre zarobki po skończeniu studiów, to radziłbym się dobrze zastanowić i może wybrać jednak inny kierunek. Prawo jest bardzo specyficznym kierunkiem studiów, dających ogólne przygotowanie do pracy nie tylko w tych typowych zawodach prawniczych, takich jak zawód sędziego, prokuratora, adwokata, czy notariusza, czy radcy prawnego, ale przygotowuje także do pracy w administracji, także w administracji gospodarczej, w administracji państwowej, no także do pracy na najwyższych stanowiskach państwowych. Jakbyśmy patrzyli na polityków europejskich, to wielu z nich to są właśnie prawnicy. Prawo daje dobre przygotowanie także do działalności politycznej, jeżeli ktoś taką zakłada, że będzie prowadził. A jak ocenia pan wiedzę młodych ludzi, którzy wybierają się na studia prawnicze? Czy według pana w szkołach ponadgimnazjalnych powinno się poświęcać więcej uwagi tej dziedzinie? Czy ja uważam, że w ogóle powinno się uczyć w szkołach ponadgimnazjalnych podstaw prawa? W Polsce kultura prawna jest bardzo niska i obywatele stają bardzo często zupełnie bezradni wobec tej machiny administracyjnej. Po prostu sobie z tym wszystkim nie bardzo radzą. Ja mam wiele takich przykładów, kiedy ludzie z niewiedzy, na przykład nie składają w terminie odwołań, tylko piszą pisma do najwyższych władz państwowych, a w międzyczasie jakiś tam termin przepada i cała procedura jest zakończona. Ludzie nie bardzo wiedzą, co to są terminy, jak liczyć termin, jak to jest termin siedmiodniowy, to od kiedy on się powinien zacząć liczyć. To są rzeczy, które są niezwykle przydatne w życiu każdemu, kto funkcjonuje w społeczeństwie. A ta wiedza prawnicza elementarna jest często nieznana, bo jak mówiłem, kultura prawna naszego społeczeństwa nie jest wysoka. Więc sądzę, że dobrze by było, gdyby w szkołach ponadpodstawowych uczono podstaw prawa. To by przygotowywało do funkcjonowania w społeczeństwie, które jest już społeczeństwem XXI wieku. Po prostu ludzie też lepiej by sobie radzili w sprawach zawodowych, bez względu na to, co zamierzają studiować, jaki zawód wykonywać. A jak ocenia pan sytuację na rynku młodych ludzi, którzy kończą kierunek prawniczy? No przede wszystkim jest wiele nieporozumień. Mówiono o otwieraniu zawodów prawniczych. Zawody prawnicze są dostatecznie szeroko otwarte, tylko tak jak każde społeczeństwo ma ograniczoną liczbę stanowisk w różnych dziedzinach. Jest ograniczona liczba potrzebnych pilotów samolotów ponaddźwiękowych, ograniczona liczba nauczycieli fizyki i też jest ograniczona liczba prawników, którzy się mogą znaleźć na rynku. Więc zapewnianie wszystkich młodych ludzi, że jak skończą prawo, to na pewno będą mogli zostać adwokatami, sędziami, radcami prawnymi, jest mówieniem rzeczy nieprawdziwych i nieuczciwych. Każdego roku prawo kończy w Polsce kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Oczywiście nie wszyscy mogą być sędziami, adwokatami, prokuratorami, radcami prawnymi czy notariuszami. Ale jak mówiłem, prawnik się znakomicie realizuje także na innych stanowiskach. I prawo przygotowuje do pracy na różnych stanowiskach, w administracji także. Także można powiedzieć tak, powinniśmy robić wszystko, żeby najlepsi z absolwentów prawa mogli rzeczywiście po skończeniu studiów wybrać sobie taki zawód, który im najbardziej odpowiada i do którego mają najlepsze predyspozycje. Ale tu jest też musi być konkurencja i nie można mówić, że wszyscy, obojętne jak skończą studia, jak się będą uczyć, to na pewno jak tylko zechcą, to zostaną adwokatami i będą bardzo dużo zarabiać. Muszę przestrzec, praca adwokata, bo ja i ten zawód wykonuję, jest bardzo ciężką i odpowiedzialną pracą.
Które dziedziny prawa, jeśli chodzi o prowadzenie pracy naukowej, są panu najbliższe? Ja zajmuję się kryminalistyką i kryminologią i te dziedziny są mi najbliższe. To są takie dziedziny, może nie stricte prawnicze, jak prawnicy mówią, dziedziny prawno-dogmatyczne. Kryminologia to jest taka nauka, która się zajmuje przestępstwem, przestępcą i przestępczością. Kryminalistyka z kolei to nauka, która zajmuje się metodami wykrywania przestępstw i dowodzenia winy. Także to są moje dziedziny, jeśli chodzi o działalność naukową. My się zajmujemy w katedrze detekcją kłamstwa. To jest taki dział kryminalistyki. Zajmujemy się badaniami na tak zwanym wykrywaczu kłamstwa, czyli na poligrafię. Zajmujemy się też czymś, co się nazywa nieinstrumentalnymi metodami detekcji kłamstwa, czyli próbujemy oceniać wiarygodność rozmówcy, zwracając uwagę na symptomy, które towarzyszą jego wypowiedziom. Takie symptomy są natury werbalnej i niewerbalnej. No to jest cała dyscyplina i to jest akurat ten dział kryminalistyki, który mnie jest najbliższy i większość badań u nas w katedrze prowadzonych właśnie tego dotyczy. Znamy wielkie osiągnięcia nauki w różnych jej dziedzinach i proszę powiedzieć, czy dziedzina prawa też posiada takie osiągnięcia? Czy możemy w ogóle mówić o spektakularnych osiągnięciach w dziedzinie prawa? No, prawo jest specyficzną dyscypliną i trudno porównywać osiągnięcia prawa z osiągnięciami fizyki czy astronomii, prawda? Natomiast myślę, że największym osiągnięciem myśli prawniczej ostatniego stulecia to były jednak prawa człowieka. I w tej chwili przestrzeganie praw człowieka jest pewnym standardem i to jest taki standard od niedawna. Jeszcze 100 lat temu czy 80 lat temu nawet to pojęcie nie funkcjonowało. Prawa człowieka, czyli prawa, które człowiek ma z tej racji, że jest człowiekiem. Na to kiedyś nie zważano. Sądzono, że człowiek ma tylko te prawa, które mu ktoś nadał. Nie, człowiek ma pewne prawa, które należą mu się z racji tej, że jest człowiekiem. I to nazywamy właśnie prawami człowieka i ochrona praw człowieka, samo wyartykułowanie tych praw człowieka uważam, że jest największym osiągnięciem myśli prawniczej ostatniego stulecia. A co pan doradziłby młodym ludziom, którzy chcieliby studiować prawo? Jeżeli rzeczywiście chcą studiować prawo, to bym doradził, żeby podjęli starania i żeby dostali się na studia prawnicze. To poza tym, co bym mógł doradzić. Uważam, że wydziały prawa nie powinny kształcić inżynierów prawa, czy nie daj Boże techników prawa. Prawnik jest także humanistą. Prawo jest mocno osadzone w realiach społecznych. Więc ktoś, kto chce studiować prawo, musi być wszystkim humanistą. Więc radziłbym, żeby nie tylko studiowali kodeksy, ale żeby też czytali, chodzili do kina, do teatru, interesowali się kulturą. To wszystko jest prawnikowi potrzebne, bo to składa się na to coś, co jest tą niezbędnym dopełnieniem wiedzy stricte prawniczej. Inaczej będą technikami prawa albo inżynierami prawa, a społeczeństwu na takich nie zależy. Społeczeństwo potrzebuje prawdziwych prawników, humanistów, którzy doskonale znają prawo, ale potrafią to prawo osadzić w realiach życia społecznego i wiedzą, że celem stosowania prawa zawsze gdzieś tam jest człowiek i o tym człowieku powinni pamiętać. I chyba tym podsumowaniem warto zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.